Partia Jastrzębska. Witam Państwa w sobotę 11 marca i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Przygotowaliśmy najważniejsze informacje z regionu. Marzenia do spełnienia? Na co Państwo zwracacie uwagę? No na metraż, na to... Lokalizacja przede wszystkim. Wstępna umowa na realizację programu Mieszkanie Plus w Toruniu. Będą to mieszkania po przystępnej cenie. Nieprzewidziany postój amerykańskiego konwoju wojskowego w Bydgoszczy. Jesteśmy na etapie ustalania i wyjaśniania tego, kto będzie ponosił winę za tą kolizję. Pojazdy niemal całkowicie zablokowały skrzyżowanie. Ścieki w Jeziorze Pakowskim. Wyciek miał około 2 godzin. To kolejna awaria w miejskiej przepompowni. W roku 2015 na przykład mieliśmy również w grudniu zgłoszenia dotyczące zrzutów awaryjnych z przepompowni. Ponad 300 nowych mieszkań w Toruniu w ramach programu Mieszkanie Plus. Inwestycja może się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wstępną warunkową umowę na realizację tego programu podpisano dziś w Toruniu. Spotkaniu towarzyszyły targi mieszkaniowe. Tu marzenia o własnym M przeplatają się z rzeczywistością. Rodzice dla dzieci, młodzi dla siebie. Każda z tych osób czegoś szuka. Rozglądamy się. Co jest najważniejsze na początku właśnie? Na co Państwo zwracacie uwagę? No na metraż. Na to... Lokalizacja przede wszystkim. Lokalizacja też. Na wszystkie pytania odpowiadali deweloperzy, producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych. W 12 targach budownictwa i targach mieszkaniowych oddziałki Podom oraz w 10 kujawsko-pomorskich targach inwestycyjnych Inwestor wzięły udział także pracownie projektowe oraz firmy wykończeniowe. Przede wszystkim nowe technologie informatyczne wkradły się w budownictwo. To już nie tylko jest podstawą cegła. Pompy ciepła, kolektory słoneczne. Klienci coraz chętniej rozpoczynając budowę biorą pod uwagę ekologiczne rozwiązania. Czego szukają? To oszczędności, prawda? Są skłonni zainwestować więcej, ale oczekują, że to będą tanie rozwiązania w eksploatacji. Budowa domu czy zakup mieszkania często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Dzieci to jest fajna pociecha, tak, ale pod względem kosztów utrzymania do kredytu bardzo nam zdolność obniża pod tym względem. Rozwiązaniem dla tych, których nie stać na zakup mieszkania, a mają trudność z uzyskaniem kredytu hipotecznego, ma być rządowy program Mieszkanie Plus. Będą to mieszkania po przystępnej cenie, takie, które będzie mogła przeciętna rodzina wynajmować. Ponad 300 takich mieszkań ma powstać przy ulicy Okulnej i Inowrocławskiej w Toruniu. 4,5 hektara to zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren przeznaczony właśnie na cele inwestycji mieszkaniowych. Ostateczna liczba mieszkań będzie zależała od końcowego projektu. Realizacja tego projektu nastąpi na warunkach uzgodnionych w umowie ostatecznej. Dopracowanie tej umowy ostatecznej będzie trwało do końca września tego roku, a więc szansa, że inwestycja rozpocznie się także fizycznie w tym roku jest duża. Budowę mieszkań sfinansuje fundusz zarządzany przez BGK Nieruchomości. W tej sprawie podpisano w Toruniu wstępną warunkową umowę inwestycyjną. Tutaj jest optymalizacja pewnych działań, które mają służyć temu, żeby czynsz w tym mieszkaniu to było kilkanaście złotych za metr kwadratowy. Wydarzeniom towarzyszyła konferencja Rządowy Program Mieszkanie Plus i nowe technologie w budownictwie, w której udział wzięli samorządowcy z regionu oraz przedstawiciele branży budowlanej. Toruń, Aleksandra Ciekot. Mieszkanie Plus, mieszkanie dla młodych to programy, które w ostatnim czasie powodują wzmożony ruch na rynku nieruchomości. Coraz więcej osób decyduje się na kupno mieszkania czy domu, a to wydatek, na który często poświęca się oszczędności życia. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo klientów na tym rynku. Bydgoscy pośrednicy postanowili o nie zadbać, tworząc stowarzyszenie dla Bydgoszczy. Olek Abramczuk w Bydgoszczy mieszka od 3 lat. Właśnie teraz zdecydował, że czas kupić mieszkanie. Najpierw szukał sam, potem trafił na targi nieruchomości. Ostatecznie po kilku miesiącach poszukiwań podjął decyzję o wyborze biura pośrednictwa. Proszę tak, pierwszy pokój, duży, przestrzelony, z jasnymi oknami. Im więcej my szukaliśmy mieszkania, tym bardziej byliśmy już przekonani, że będziemy potrzebować jakiejś pomocy od pośrednika, bo
no są, jesteśmy obcokrajowcami i są niektóre rzeczy, dużo tych rzeczy, które my na przykład do końca nie rozumiemy. Taką decyzję podejmuje coraz więcej osób, choćby dlatego, żeby oszczędzić czas, a fachowa wiedza dotycząca tego rynku przydaje się nie tylko obcokrajowcom. Każda nieruchomość, którą proponuję klientowi, jest przeze mnie sprawdzona pod względem prawnym. Klienci sprzedający nie zawsze są świadomi, że mają pewne braki w dokumentach, więc moim obowiązkiem jest również uzupełnienie tych dokumentów. Wybór pośrednika nie jest jednak prosty, tym bardziej, że biur pośrednictwa powstało w ostatnich kilku latach całe mnóstwo. To poczytaliśmy w internecie, nie wiem, kto tam już długo jest na rynku, opinii. Uwolnienie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami spowodowało, że w tej profesji może dziś pracować każdy. Tymczasem Urząd Konkurencji i Konsumentów w Kujawsko-Pomorskim poza pojedynczymi wizytacjami nie przeprowadził żadnej zaplanowanej kontroli tego rodzaju usług od kilku lat. Takie inspekcje prezes UOKiK-u zleca w sytuacji, gdy zwiększa się liczba skarg. Jeżeli chodzi o pośredników nieruchomości, to nie ma lawiny takich skarg w porównaniu do innych usług. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Nie wiem, czy problemu nie ma, czy konsumenci nie wiedzą na przykład, że jeżeli to ma formę, może mieć formę naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, mogą się zgłaszać do nas. Żeby przeciwdziałać oszustwom na rynku i zadbać o bezpieczeństwo klientów, przedstawiciele kilkunastu bydgoskich biur nieruchomości postanowili się zrzeszyć. Chcemy edukować naszych agentów, uświadamiać ich jakby w tym, żeby w swojej pracy byli jak najlepsi. Chcą też wyłapywać nieuczciwych konkurentów, a w takiej grupie, jak mówią, łatwiej. Bydgoszcz, Daria Kazuła. Zaskakujące zdarzenie na bydgoskim rondzie. Samochód osobowy zderzył się z ogromną ciężarówką amerykańskiej armii. W kolumnie na platformie przewożono bojowy wóz amerykańskiej piechoty. Nikomu nic się nie stało. Wóz amerykańskiego wojska staranował osobówkę. Kolumna pojazdów pilotowana przez żandarmerię wojskową w piątkowy wieczór przejeżdżała przez Bydgoszcz. Na rondzie fordońskim doszło do kraksy. Wojskowa ciężarówka zderzyła się z osobowym Volkswagenem. Siła uderzenia była tak duża, że auto obróciło się i drugim bokiem uderzyło w słup. Na miejscu policjanci wykonali oględziny, przesłuchali świadków. Kobieta kierująca Volkswagenem Polo została zbadana przez przybyłą na miejsce obsługę karetki pogotowia, ponieważ wyglądało na to, że ma obrażenia. Okazały się one niegroźne. No i teraz jesteśmy na etapie ustalania i wyjaśniania tego, kto będzie ponosił winę za tą kolizję. 58-letnia kobieta, która kierowała osobówką, była trzeźwa. Ciężarówkę prowadził amerykański żołnierz. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na rondzie działała sygnalizacja świetlna. Wiele wyjaśnić mogą nagrania z monitoringu miejskiego. Funkcjonariusze sprawdzą, czy kolizję uchwyciły kamery. Ciężarówka, która jechała alejami kardynała Wyszyńskiego w stronę ronda toruńskiego, przewoziła na platformie 30-tonowy wóz bojowy piechoty. M2 Bradley to podstawowy amerykański transporter opancerzony, który służy w armii od 1980 roku. Uzbrojony jest w armatę 25-mm i wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych. To jest ciągle bardzo nowoczesny sprzęt, oczywiście modernizowany w ciągu ostatnich lat. Bradley przewozi piechotę, zapewniając jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej oraz wsparcie, gdy przystępuje do działania poza pojazdem. Takie wozy były wykorzystywane przez Amerykanów podczas konfliktów na Bliskim Wschodzie. Na początku roku, kiedy przybyli amerykańscy żołnierze, do Polski przywieziono również prawie 150 transporterów Bradley. Żandarmeria wojskowa nie ujawnia, dokąd zmierzały przejeżdżające przez Bydgoszcz pojazdy. Policjanci zatrzymali kobietę, która jest podejrzana o dokonanie kilkudziesięciu kradzieży na tak zwaną klamkę. Pod koniec ubiegłego roku jako pierwsi informowaliśmy o fali zuchwałych kradzieży na bydgoskich osiedlach. Złodzieje chodzili po klatkach tak długo, aż trafili na okazję, czyli otwarte drzwi. Wykorzystując nieuwagę domowników, wynosili to, co akurat było pod ręką. Rafał Przybyszewski. Chodzą od drzwi do drzwi i okradają mieszkańców w samym środku dnia. W tych budynkach na bydgoskim osiedlu Kapuściska doszło do kilkudziesięciu kradzieży. O serii włamań widzowie poinformowali redakcję zbliżeń przed dwoma miesiącami. Schemat działania włamywaczy był bardzo prosty. Sprawdzali, które drzwi na klatce schodowej są niezamknięte. Gdy trafili na otwarte mieszkanie, kradli portfele, torebki, telefony komórkowe, biżuterię, a nawet kosmetyki. Domownicy często nawet nie słyszeli, że ktoś wszedł do ich mieszkania i plądrował przed
spokój. Na nagraniu z monitoringu, który był zamontowany w jednym z bloków, widać, jak kobieta po zdemaskowaniu przez sąsiadów ucieka z łupem pod ręką. Do podobnych zdarzeń dochodziło również w blokach na Wyżynach, Szwederowie czy w Fordonie. Po 2 miesiącach policjantom udało się zatrzymać podejrzaną o kradzieże. To 35-latka, która ukrywała się jakiś czas za granicą. Kobieta usłyszała aż 13 zarzutów. Prokurator zarzucił jej nie tylko kradzież, ale również oszustwa za pomocą skradzionych kart bankomatowych, czy posiadanie narkotyków, stosowanie gruźb karalnych i prowadzenie samochodu bez uprawnień. Kobieta wykorzystywała przedświąteczne roztargnienie wielu domowników. Policjanci już ustalili, że w ten sposób mogła okraść Bydgoszczan na kwotę ponad 6 tysięcy złotych. Podejrzana była wcześniej karana za kradzieże. Teraz trafiła do aresztu, gdzie będzie odsiadywać zaległą karę 4 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Kobiecie może grozić kara nawet do 5 lat więzienia. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. To jest główne wydanie zbliżenia. Przed nami jeszcze między innymi. Jeśli wam się wydaje, że rozłożycie nas, kobiety, na łopatki, to się mylicie. Kobiety o swoich prawach. Manifa na ulicach Torunia. Taneczne miraże na scenie Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Znowu to samo, siostro i mamo. Pod tym hasłem odbyła się toruńska manifa z okazji Dnia Kobiet. Uczestnicy manifestacji przeszli ulicami Torunia, by zwrócić uwagę na prawa kobiet. Swoją kontrmanifestację w tym samym czasie zorganizowała także Fundacja Pro Prawo do Życia. Kobiety przeciw łamaniu praw kobiet, ale także rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Toruńska manifa miała wiele postulatów, zwłaszcza, że do maszerujących kobiet dołączyli także aktywiści społeczni, m.in. Piotr Ikonowicz. By rozmawiać o różnych problemach, protestujący zatrzymywali się w różnych miejscach Torunia. Przy teatrze mówić o sztuce i kulturze i o tym, jak tam postrzegane są kobiety. Przy kościele mówić o tym, jak kościół katolicki wtrąca się w życie polityczne. Zatrzymamy się przy jednym z pomników, który dla kobiet zaczyna być symboliczny trochę w Toruniu. Bo właśnie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika odbywały się także poprzednie protesty, m.in. krytykujące rząd za zaostrzanie prawa aborcyjnego. Jeśli wam się wydaje, że likwidując stazas okołoporodowy rozłożycie nas, kobiety, na łopatki, to się mylicie. Iwona Michałek z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że wszystkie zmiany prawa, które wprowadza rząd PiS, mają sprawić, że sytuacja kobiet w Polsce się poprawi. Zarówno tych, które chcą się spełniać jako matki, tutaj program 500+, program Za życiem im to bardzo ułatwia, jak i tym, które chcą się spełniać zawodowo. W dniu toruńskiej manify swoją kontrmanifestację zorganizowali przedstawiciele Fundacji Pro Prawo do Życia. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać, jak wygląda aborcja, czym w rzeczywistości jest, o co walczą osoby z tamtego drugiego zgromadzenia. Między uczestnikami obu manifestacji doszło do przepychanek i utarczek słownych. Zdaniem policji nikt nie ucierpiał, nie wniesiono też żadnych oskarżeń, a zamieszanie zakończyła interwencja funkcjonariuszy. Toruń, Wiktor Sumliński. Mieszkańcy Janikowa alarmują, że do wód Jeziora Pakowskiego wpuszczane są nieoczyszczone ścieki komunalne. Zaniepokojenie jest tym większe, że dzieje się to obok miejskiej plaży. Ostatni wyciek pracownicy Państwowej Straży Rybackiej odkryli w czwartek. Ustalili też sprawcę zanieczyszczenia. Tematem zajął się Wojciech Klich. Tutaj, proszę pana, od tej rury i się rozchodziło jakieś na 3-4 metry wzdłuż do samego jeziora tu doszło. Straż Rybacką zawiadomili mieszkańcy zaniepokojeni skalą zanieczyszczenia jeziora. Na wskazane miejsce przyjechali strażnicy wspólnie z policją. Zrobiliśmy wizję, wówczas się okazało, że wymyte w poważnym stopniu nabrzeże skarpa, w której jest umieszczona rura. Jak się okazało, jest to rura przelewowa przepompowni ścieków należącej do Janikowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Bardzo rzadko się zdarza, żeby dwie pompy głębinowe się zablokowały, no ale z tego, co widać za mną, no, miało to miejsce. Wyciek miał około 2 godzin. Informacji o długości awarii nie potwierdza jednak Straż Rybacka. Od godziny 9 do godziny 14, miał być to piątek, była pełna emisja tą rurą
bezpośrednio do jeziora. Niestety to nie pierwsza awaria w tej przepompowni, której skutkiem był zrzut nieoczyszczonych ścieków do jeziora. Zdarzały się. W roku 2015 na przykład mieliśmy również w grudniu zgłoszenia dotyczące zrzutów awaryjnych z przepompowni Janikowie. I chociaż badania jeziora póki co nie wykazały trwałego wpływu na stan wód, to niestety w takich przypadkach sprawca zanieczyszczenia środowiska jest często sędzią we własnej sprawie. Bo według prawa to on powinien zgłosić problem. Powinien, ale nie musi. Niemniej zakład zobowiązywał się, że będzie nas informował, żebyśmy też mieli świadomość, jak to wygląda i mogli ocenić, czy jest zasadne podjęcie interwencji i ocena natychmiast, czy nie. Taka deklaracja raczej nie uspokoi mieszkańców. Tym bardziej, że nieoczyszczone ścieki trafiły do jeziora niedaleko miejsc letniego wypoczynku. Około 300-400 metrów znajduje się kąpielisko szczerzone, w lecie wykorzystywane jako plaża. 300-400 metrów w kierunku północnym znajduje się ujęcie wody. Jezioro Pakowskie jest zanieczyszczone i to nie tylko z powodu różnego rodzaju awarii. Ten wylot ścieków wprost do akwenu przypadkiem odkryliśmy obok janikowskiego Osiru i plaży miejskiej. A więcej o problemie zanieczyszczenia Jeziora Pakowskiego w programie Ekoopcja już dziś o 19.25. Kochał przyrodę i utrwalał ją na swych obrazach, rysunkach, szkicach czy grafikach. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowała Wisła. Dlatego właśnie motyw rzeki był tematem 10. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego. W Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy ogłoszono laureatów. Wisła. Dzika, nieprzewidywalna, różnorodna. Taką ukochał Leon Wyczółkowski. Chętnie ją obserwował i utrwalał na obrazach, rysunkach czy grafikach. Leon Wyczółkowski miał taki pomysł bardzo dawno, żeby stworzyć cykl rzeka Wisła. Dla niego była niezwykle ważna. Mamy nawet zdjęcia, jak maluje piękną Wisłę w okolicach Torunia, Gniewu, Kwidzyna, czyli naszych regionów. Więc w zasadzie pomysł sam przyszedł. Motywem przewodnim ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego była rzeka. Do konkursu zakwalifikowało się 169 osób, a nadesłano 693 zdjęcia. Mnie zaskoczyła różnorodność pejzażu i podziwiam szczególnie młodzież, która potrafi tak znakomicie się przystosować do konkursowego, do warunków konkursowych i starała się jak najciekawsze pejzaże wykonać. Jak podkreślają znawcy fotografii, na wystawie pojawiło się wiele ciekawych prac, znakomicie skomponowanych i kolorystycznie, i graficznie, ale jury musiało wskazać tych najlepszych w dwóch kategoriach, do lat 16 i powyżej lat 16. Jest to w pewnym sensie taka terapia, taka ucieczka do innego świata i daje przede wszystkim radość i dużo szczęścia, kiedy ludzie doceniają moją pracę. Wstać wcześnie, uchwycić to, co jest, albo inaczej, to, co tu powiem, może za chwilę, być w odpowiedniej chwili, w odpowiednim miejscu, jeszcze umieć. Swoje nagrody przyznał również wojewoda kujawsko-pomorski oraz marszałek województwa. Bydgoszcz, Monika Kamińska. To sztuka dla najmłodszych widzów o przyjaźni, akceptacji i zrozumieniu. Teatr Baj Pomorski w Toruniu już po premierze spektaklu Strach ma wielkie zęby. W reżyserii Laury Sonik. To autorka pochodząca z naszego województwa, dla której jest to druga próba sceniczna, jak się okazuje, bardzo udana. Paulina Rupczak. Taka mała myśl. Teatr Baj Pomorski w Toruniu trzyma wysoki poziom w najbardziej delikatnej i mądrej rozrywce dla dzieci. W spektaklu Strach ma wielkie zęby. Najmłodsi uczą się, jak akceptować innych, niezależnie od wzrostu, wagi i siły przebicia. Główną bohaterką jest mała mysz, która trochę zostaje przez ten las zwierząt wykluczona. Z tego powodu, że jest właśnie mała, jakby nic nie znaczy i mysz postanawia się zemścić. I pokazać, że coś jednak znaczy, czyli siłą zaznaczyć swoją obecność w świecie. Jak to szara myszka jest skromna, mała i niby nic nieznacząca, ale jak się okazuje, wcale niekoniecznie. Spektakl, jak to w bajce bywa, rozgrywa się w leśnej scenografii, ale tu w Toruniu naprawdę pachnie lasem. Jestem z tego regionu kujawsko-pomorskiego. Wychowałam się w lesie, można tak powiedzieć.
No jestem taką dziewczyną z lasu i chciałam, żeby ta rzeczywiście zapachniało jodełką w tym spektaklu. Tekst bajki został wyróżniony w konkursie Szukamy polskiego Szekspira. Jest debiutem młodej, utalentowanej autorki Karoliny Kalety. Mamy i młodą panią dramaturg, i młodą panią reżyser, i młodą panią scenograf. Właściwie wszyscy, bo i choreograf, i scenograf po raz pierwszy pracowali u nas w teatrze. Do teatru artyści zapraszają dzieci już od 5 lat. Zapraszamy na nasz spektakl, w którym występujemy pod tytułem Wiewiór powiedz. Strach ma wielkie zęby. Tak. I gramy ten spektakl w naszym teatrze, Teatrze Bajkomorski w Toruniu. Tak, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Na, na, na. Dobra, ja już lecę do lasu. Dziękuję. Ma pan brudny obiektyw. Już idę. Pozostajemy na scenie, ale teraz młodzi ludzie, których pasją jest taniec. 30 zespołów z całego kraju rywalizowało w ogólnopolskim konkursie Taneczne Miraże zorganizowanym w Bydgoskim Pałacu Młodzieży. Nie zabrakło oryginalnych układów i kolorowych strojów. Najważniejsza była jednak wspólna zabawa w rytm muzyki. Przygotowane stroje, powtórzone układy i ogromne emocje przed wejściem na scenę. Najlepsi tancerze z całego kraju przyjechali do Bydgoszczy, by wziąć udział w tanecznej rywalizacji. Na ten dzień czekali mali artyści z Mogilna. To pasja od młodych lat. Po prostu taka się urodziłam. Zespół Parbat istnieje od 20 lat. Przygotowania do udziału w bydgoskim konkursie trwały kilka miesięcy. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, cieszą się, że mogą przyjść. Mamy dzieci nie tylko z Mogilna, ale również z okolic. No, staramy się tą pasję w nich rozwijać. W ogólnopolskim konkursie tańca Taneczne Miraże swoje umiejętności zaprezentowało 30 zespołów z całej Polski. Młodzi tancerze rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych i tanecznych. Ich występy oceniali profesjonalni tancerze i choreografowie. Poziom się podnosi z roku na rok zespołów, także jest to miłe, jak się ogląda postępy młodych ludzi. Po raz pierwszy w historii konkursu zaprezentowali się także soliści. Dla młodych artystów była to okazja do wymiany doświadczeń, ale i sprawdzenia swoich tanecznych umiejętności. Taniec to nie są tylko ruchy, ale tańcem można jakby określić siebie i każdy taniec coś dla kogoś znaczy. Integrujemy się tutaj, jeżeli chodzi o społeczność taneczną. Ale oczywiście konkurs nie jest wolny od rywalizacji, w związku z tym też te zespoły będą rywalizować. Dla najlepszych tancerzy przygotowano nagrody i wyróżnienia, choć jak przyznają organizatorzy, najważniejsza jest twórcza atmosfera i dobra zabawa. Tanecznym krokiem do studia wszedł już Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. Jakie informacje dla kibiców dziś w serwisie sportowym? Dobry wieczór. O godzinie 17 w Bydgoszczy rozpoczął się mecz Plus Ligi Siatkarzy. Łuczniczka podejmuje Lotos Trefl Sopot. Pierwszego seta wygrali bydgoszczanie do 23, drugiego goście do 22, trzeciego ponownie do 19 gospodarza, a więc 2-1 mecz trwa. Skończył się natomiast mecz Dziakomini Budowlanych Toruń z Legionowią. Torunianki wygrały 3-1. W wieczornym serwisie sportowym mówić będziemy m.in. o łucznictwie. To piękna dyscyplina, która jednak rzadko gości w mediach, a szkoda. Pokażemy ostatni turniej halowego Pucharu Bydgoszczy. Rywalizacja rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku i wzięło w niej udział wielu czołowych łuczników z kraju, m.in. z Poznania, Warszawy, Gdańska i Szczecina. Więcej sportu po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Czy niedzielna pogoda zachęci nas do spacerów? Szczegóły najświeższych prognoz sprawdziła dziś Magda Żakowska. Witaj. Dobry wieczór. Witaj, Marto. Jeszcze jutro pogoda nie będzie tą wymarzoną. Na niebie od rana dużo chmur z przejaśnieniami, a po chłodnej nocy temperatura w regionie nie przekroczy 6 stopni. Pomimo takich pogodowych niedogodności warto wybrać się na spacer i poszukać zagubionej wiosny. A tą odnajdziemy chociażby w ogrodzie pani Felicji na bydgoskim Szwederowie, gdzie z typowymi dla przedwiośnia przebiśniegami konkurują już sporych rozmiarów tulipany.
zachowane. Jeśli sprawdzą się najświeższe prognozy zwiastujące szybki powrót ciepła, to kto wie, być może już pod koniec miesiąca zakwitną pierwsze tulipany. A wracając do prognoz, to już w przyszłym tygodniu temperatura w regionie wzrastać może nawet do 11 stopni. Powrócą także ciepłe noce. Magda Rzekowska, bardzo dziękuję. Szczegóły pogodowe za chwilę, a kolejne zbliżenie o 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.